Zapraszam Cię do kolejnego treningu. Teraz już od pierwszego ćwiczenia będziesz potrzebowała hantli albo półlitrowych butelek z wodą. Dlatego chwyć je w ręce, rozstaw stopy na szerokość bioder. Może ustawię się do Ciebie bokiem, żebyś troszeczkę lepiej widziała, jak ja ćwiczę, by mógł maksymalnie wysuwać pośladki do tyłu. Jesteś gotowa? Zaczynamy. Dół, góra. Jak robisz przysiad, to uginasz ręce w stawach łokciowych. Super. Świetnie. Powolutku. Rób przysiad na tyle głęboki, na ile pomaga Ci brzuch. Wiadomo, jeżeli jesteś w bardziej zaawansowanej ciąży, to ten brzuszek będzie Cię niestety ograniczał, ale jeżeli wtedy rozstawisz stopy zdecydowanie szerzej, to ten brzuszek Ci się zmieści między nogami. Super. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni. Świetnie. Teraz będziemy robiły podobne ćwiczenie, bo też będzie przysiad, tylko tym razem będziemy wykonywały unoszenie rąk do boku. Jesteś gotowa? To dawaj. Góra. Góra. Świetnie. Powolutku. Bardzo dobrze. Jeszcze. Jeszcze. Mi jest tu bardzo gorąco, ale wiem, że poród naturalny to nie zabawa. Świetnie. Jeszcze chwila. Warto się przygotować. Naprawdę warto z kilku powodów. Chociażby z takiego głównego, że będziesz miała poczucie takie, że będziesz naprawdę świetnie przygotowana do największego wysiłku w Twoim życiu. Jeszcze trzy, dwa i ostatni. Super. Odłóż hantlę i zejdź do klęku podpartego. Teraz odpoczniesz troszeczkę w klęku. Oprzyj ręce na dłoniach i unosimy samą rękę do góry. Uwaga i go, góra. Super. Jest świetne ćwiczenie na plecy. Wiem, że niestety są ogromne problemy. Pojawiają się ogromne problemy u kobiet w trakcie ciąży. Zaczynają nas boleć mięśnie, stawy. Super. Ale my teraz robimy wszystko, by temu przeciwdziałać. Jeszcze trzy, dwa, ostatni. I teraz zmień rękę. I znowu. Góra. Góra. Bardzo dobrze. Świetnie Ci idzie. Jeszcze. Jeszcze. Chyba nie wspominałam w tym treningu o tym, że musisz, powinnaś ćwiczyć we własnym tempie. Pamiętaj, trening w ciąży ma być przyjemnością. Tu nie chodzi o żadne przekraczanie granic. Chodzi o to, byś wzmacniała mięśnie i stawy, które ulegają rozciągnięciu. I powinnaś ćwiczyć po to, by łagodzić wszelkiego rodzaju dolegliwości ciążowe związane z aparatem ruchu. Jeszcze trzy, dwa i ostatni. I ponownie powolutku się podnosimy. Super. Ręce kładziemy na bioderkach i uginamy nogi, wyprowadzając kolano do góry. Super. Powolutku. Jeszcze. Bardzo delikatnie. No niestety w ciąży mamy bardzo zaburzoną równowagę, co jest naturalne. Z tym nie należy walczyć, tylko należy przeciwdziałać upadkowi, który może się niestety pojawić. Dlatego warto się przytrzymać. Jeżeli ćwiczysz w domu, chwyć się parapetu, szafki, natomiast jeżeli ćwiczysz na dworze, chwyć się ławki czy drzewa. Super. Jeszcze cztery, trzy. Jeszcze chwila. Świetnie. Dwa i ostatni. Super. Dziękuję i do zobaczenia w następnym treningu.